Z perspektywy rynku analiza techniczna najciekawszych instrumentów oraz Poetic 20 kłaniam się serdecznie Piotr Gnejdek, biuro maklerskie banku. Zapraszam. Od czego należałoby zacząć? Od zagranicy, od Azji. Dzisiaj w Tokio gaszone światło, czyli tutaj sytuacja się nie zmieniła od zeszłego tygodnia, od piątku dokładnie. A co widać takiego na wykresie tygodniowym? Głębokość całej spadkowej fali zakończonej krachem, czyli zakończonej takim tak zwanym katarzis, na to wskazuje. Głębokość tej fali jest zbieżna z tym, co już Nikkei robił w 2020 roku, wówczas po mocnych spadkach, kiedy wskaźnik regresji równie mocno był wyprzedany, jeszcze trochę bardziej spadki się zakończyły. Tego typu analogia nie do końca prowadzi do wniosków, że koniec spadków jest za graczami z Tokio, ale indeks wykonał na tyle mocną zniżkę, na tyle głęboko skorygował całą wzrostową falę, bo tutaj przecież Nikkei zawędrował do 61,8% zniesienia całego ruchu wzrostowego, że tak naprawdę temat spadków mógłby zostać zamknięty. I tu nie chodzi o formację Mota z długim cieniem, bo to jest mało wiarygodna formacja ze względu na potężny, długi, dolny cień. Stąd też ten cień może być testowany. Niekoniecznie tutaj tak naprawdę literatura czy też praktyka ostrzega przed tym, że tego typu formacje odbiegają od standardów, od kanonów związanych z tym, jak wyglądają świece odwrócenia trendu spadkowego, tym bardziej, że takiego trendu spadkowego tutaj dużego przecież nie było. To jest cały czas element korekty większej, po której byki mają prawo wrócić na parkiet. Jeżeli zadziałałaby tutaj geometria, tak jak w takich przypadkach można zobaczyć w przeszłości na wielu indeksach, że działa, czyli wymierzyć, odmierzyć zasięg FIBO 161,8% według głębokości tej fali. Czyli to jest nic innego jak wyznaczenie, obliczenie, ile wynosi ta zwyżka, i tutaj w tym przykładzie akurat takie narzędzie ma AmiBroker. Okazuje się, że teoretycznie taka kontra popytu mogłaby zawędrować w okolicy 49 tysięcy punktów. To jest oczywiście jeden z możliwych scenariuszy, niekoniecznie obligatoryjny na najbliższe tygodnie, ale jeżeli chodzi o sytuację na tokijskim parkiecie, to pomimo tego, że widać mega podwójny szczyt, no to jeszcze tutaj powinny zostać spełnione warunki do zamknięcia układu Hossy. Coś innego, jeżeli tak naprawdę przed nami, przed graczami, inwestorami z całego świata jest koniec mega układu Hossy w Japonii, w Stanach czy też w Europie, ale o tym jeszcze będzie nie raz rozmowa czy też próba odpowiedzi na to pytanie. Jeżeli chodzi o rynki europejskie, to tutaj sytuacja w miarę klarowna, czyli wcześniejsze obawy związane z głową z ramionami zmaterializowały się, zasięg spadków wykonany, DAX dotarł tam, gdzie powinien, zgodnie ze schematem tutaj omawianym wielokrotnie na naszych spotkaniach, zadziałało wsparcie, strefa wsparcia wyznaczona przez te maksima grudniowe czy z lutego 2024 roku, do tego średnia 200 sesyjna. Jest pozytywna reakcja, czyli nie ma pogłębienia spadków, co nie oznacza, że niedźwiedzie odpuściły sobie i pójdą już tylko bronić oporów, czyli linii szyi. Teoretycznie DAX ma prawo wykonać retest ostatniej strefy wsparcia, to jest FIBO, 200, poziom obrony, no i też ten dolny cień na tygodniach jest młotek, on także ma prawo być przetestowany, dlatego też nie jest tutaj jasno powiedziane, niezwyklarowane, że DAX już niżej, może nie tyle niżej, co nie wykona jeszcze zejścia retestu, i o tym trzeba pamiętać, patrząc chociażby na warszawskie indeksy. Co z KKR-ą? KKR-ą zasięg spadku wykonany według odwróconej flagi, to nie znaczy, że koniec spadków nastąpił, czy też koniec wessy. No nie, bo tutaj jest linia trendu wzrostowego przełamana. Czyli coś się skończyło. Coraz niższe minima, niższe szczyty, ale jest oczywiście miejsce na wzrostowe odreagowanie, czy też oczywiście na retest tej białej świecy. I teraz tak, jeżeli w tym tygodniu 7029,90 zostanie obronione, no to będzie to całkiem fajny układ zachęcający w kolejnych tygodniach, może wrzesień, październik, do przetestowania od dołu tej linii trendu wzrostowego. No, zobaczymy, co na to byki powiedzą. Jeżeli chodzi o perspektywę średnio-długoterminową, no to przełamanie tej linii, wbicie się we wcześniejsze maksima, to jest nic innego jak overbalance, overlap, zakładka, wejście w szczyty, overbalance,
nastąpiłby poniżej 6773. 6773, tak, to jest poziom obrony dla kakarał. Zamknięcie tygodnia poniżej, no to tutaj już byłby mega poważny problem. Jak na razie sytuacja techniczna w miarę się zneutralizowała. Co dalej? O ile nie ma w tym momencie klarownych prognoz, bo nie ma takich fajnych formacji, jak odwrócona flaga wcześniej, czy przełamana dwusetka i wskaźniki RSI, no tak, dlatego też tutaj na chwilę obecną można podejść neutralnie, bo prawdopodobieństwo retestu zeszłego tygodnia, czy też korekty wzrostowe jest praktycznie takie same. Dlatego też konkluzja neutralna. Ciekawie wyglądają rynki walutowe dla graczy z Nadwisły EuroPLN. EuroPLN w długim terminie cały, jeszcze raz, EuroPLN pozostaje w długim terminie poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, zasięgi mówią o ruchu w kierunku 3,90. No jest to mega optymistyczne i wiązałoby się, może jest całkiem fajnym scenariuszem dla rynku akcyjnego, ale oczywiście każdy plan jest po to, żeby go zmieniać. No i pytanie, czy on zostanie zmieniony. Jak na razie w długim terminie pozostaje on aktywny. W średnim terminie jest podwójne dno. Ono jest rozgrywane cały czas. Tutaj jest sygnałem pozytywnym dla EuroPLN, który miał miejsce w drugiej połowie lipca. O tym także była mowa. Na razie jest konsekwencja tego sygnału, wyjście, tutaj podejście trochę do góry. Co z tego wynika? Jak na razie EuroPLN pozostaje w konsolidacji. Są te same praktycznie zbieżne poziomy od początku roku, czyli można powiedzieć nuda, jedna wielka nuda na rynku walutowym, neutralnie. Który jest neutralnie, to i powinno być na rynkach akcyjnych nad Wisłą też neutralnie. Niby ostatnio spadki nastąpiły WIG20, SWGM WIG40, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę poziomy z początku tego tygodnia, to nic się przecież nie wydarzyło od wielu miesięcy, stoimy w miejscu. To widać na rynku walutowym, ale teraz tak. Na wykresie dziennym można doszukać się gwiazdy, spadającej gwiazdy na wysokości średniej 200 sesyjnej. Dwusetka, czyli ta średnia ruchoma, zatrzymała przecież korektę wzrostową w czerwcu. Odpowiedź była całkiem fajna. To czemu i teraz miałaby nie zatrzymać takiego podbicia? No i tak naprawdę tutaj akcyjne, przepraszam, walutowe byki mogą powiedzieć, sprawdzam. Jest dzisiaj całkiem tutaj okazały ruch. To jest konsekwencja piątkowej spadającej gwiazdy z dwusetki i to się przekłada chociażby dzisiaj na wzrosty. Tutaj jest mocne uderzenie i WIG20 rośnie także całkiem fajnie, zgrabnie, ale kluczowe są poziomy tygodniowe. Na ten tydzień kluczowy poziom dla EuroPLN to jest 4,2896. Ktoś by zapomniał, to jest do sprawdzenia, bo jest to podstawa tygodniowej białej świecy okazałej. Białej świecy z fajnym korpusem stanowiącej element sekwencji tutaj z sygnałem, który się pojawił w lipcu. Myślę, że osoby, które śledzą moje spotkania, webinary, wiedzą, o jaką sekwencję chodzi. Chociażby taką, która w tamtym roku w sierpniu także sprzyjała zwyżce EuroPLN i chociażby ten sygnał przecież także się pojawił, szanowni państwo, w okresie wakacyjnym. Sierpień, proszę bardzo, 2022 skutkowało to podbiciem. 2, 4, 6, 7, 8 tygodni. Tutaj było 2, 4, 6, 7, 8 tygodni. Tutaj mam na razie 2, 4. No, może w połowie drogi czasowej jesteśmy. Nieważne, jeżeli 4, 2, 8, 9, 6 w tym tygodniu zostanie naruszone, no to można powiedzieć, że mogli. Zastanowimy się nad tak zwanym game changerem zamykającym temat korekty EuroPLN. Jak się uda, będzie fajnie i będzie to prawdopodobnie widać na WIG-u i na WIG-20 USD-PLN, tutaj jak na razie neutralnie, widać, że od początku roku trwa konsolidacja, trójkątna, prostokątna, nie ma to większego znaczenia, jaka to jest figura, chodzi o to, że nic się nie dzieje, jeżeli chodzi o inwestorów długośrednioterminowych, no przecież o takich należy mówić, biorąc pod uwagę rynki akcyjne i rynki walutowe są tutaj papierkiem lakmusowym tego, co się dzieje, jak nas zagranica postrzega, a w długim terminie cały czas jest to samo. USD-PLN znajduje się poniżej dolnego ograniczenia kanału wzrostowego, poniżej średniej 200-tygodniowej. Jest konsolidacja, jest to baza pod zmianę trendu. Tak samo bazą była konsolidacja 2020-2021. Dlatego też nie ma tutaj jasnych wskazań, w którą stronę USD-PLN ma prawo zawędrować, ale jeżeli chodzi o długi termin, konsolidacja pod przebitym wsparciem cały czas stanowi źródło nadziei do tego, że złoty będzie kontynuował swój rajd na południe. A jak to się przekłada na sytuację techniczną na warszawskie indeksy? O tym właśnie już za chwilę. Najważniejsze pytanie, co w Stanach? Czy tam widać bardziej wiarygodne ruchy? Jak na razie Dow Jones pozostaje pod negatywnym wpływem spadającej gwiazdy,
o tej strukturze była mowa wielokrotnie na spotkaniach, później był fake, pułapka Hossy, cofnięcie, zamknięcie tygodnia poniżej 400 tysięcy punktów, no i w tamtym tygodniu mocniejsze zejście, nie tak mocne jak w Azji, ale mocniejsze zejście. Widać, że tutaj jankescy gracze bronią się, bo Dow Jones pozostaje cały czas w układzie wzrostowym, coraz wyższy minima, średnia 200 sesyjna podeszła pod podstawę tej konsolidacji, wspiera Dow Jonesa na tygodniach, tutaj jak na razie nic złego się nie wydarzyło. Jeśli chodzi o Nasdaq Composite, bardzo fajna sytuacja, bo układ jest ABC spadkowy, widać to na wykresie dziennym, ABC, do tego średnia 200 sesyjna przetestowana, zgoda byków na kontrę wzrostową jest ona wyprowadzona, dojście w piątek pod lokalny opór, no i tutaj trzeba mieć świadomość tego, że przy takim podbiciu często dochodzi do odpuszczenia byków, czyli wycofują się, patrzą jaka jest kontra podaży, co to oznacza, czyli trzeba mieć świadomość cofnięcia się retestu, tak zwanego ostatniego wsparcia. Nie jest to obligatoryjne, ale bardzo prawdopodobne. Tym bardziej, że tutaj jest miejsce dla bezpiecznej cofki, ale w długim terminie Nasdaq Composite pozostaje w układzie Hossy, trend wzrostowy, rosnące minima, to wszystko przemawia na korzyść byków, podobnie jak i test wsparcia przez tygodniowy wskaźnik RSI. No tutaj można powiedzieć, że bykom udało się wyjść z tego całkiem nieźle. Zniżka na z zeszłego tygodnia to jest minus 0,2%. No tak naprawdę nie oddaje to zmienności emocjom, które towarzyszyły inwestorom, ale jest to czwarty spadkowy tydzień z rzędu, co i to cały czas sprawia, że brakuje klarownych, pozytywnych sygnałów. Gdzie będzie pozytywny sygnał? Udany test zeszłotygodniowej świecy podstawy tego marubozu, czyli jest to marubozu, otwarcie, no bliskie jest to formacji marubozu. S&P. S&P w długim terminie, niestety linia trendu wzrostowego przełamana. Tutaj zamknięcie tygodnia praktycznie na tym samym poziomie, dwa oczka niżej, no statystycznie jest to czwarty spadkowy tydzień z rzędu, ale już tutaj przecież rynek to nie apteka, nie wszystko musi się idealnie zgadzać. To, co niepokoi w długim terminie, to cały czas są te same strachy, które się pojawiały wcześniej. Może uda mi się je pokazać tutaj w taki sposób dosyć przyjemny. O co chodzi z tymi takimi strachami w długim terminie? Przede wszystkim szczyt, maksimum tegoroczne zrobione w strefie punktowej 5600, 5700, to jest ta strefa punktowa na wykresie, z której poprowadzenie ewentualnej fali bessy, czy wykonanie mocniejszej korekty, wiązałoby się na przykład z testowaniem wrześniowego DNK 2022, bo tam FIBO, zniesienie 38,2% dla całego układu z 75 roku do 2024 roku pokrywa się idealnie właśnie z wrześniowym DNK-iem, a 61,8% całej tej mega fali Hossy od wielu, wielu dekad pokrywa się z minimum z 2020 roku. Tego typu porównania nie do końca oczywiście muszą być wiarygodne, ale dają do myślenia, że szczyt, którym był ostatnio S&P, może być szczytem kulminacyjnym. A jeżeli pod uwagę weźmiemy na przykład tego typu wyliczenia dla S&P, czyli na przykład pod uwagę zostanie wzięty cały ten ruch wzrostowy, no to okazuje się, że 38,2% zwyżki 2022-2024 pokrywa się, czy też wypada tam, gdzie są szczyty te z grudnia, styczeń 2021-2022. Taka zbieżność oczywiście może być przypadkowa, jak i to, że biorąc pod uwagę zniesienia Fibonacciego dla okresu 2020-2024, Fibon zniesienie 61,8% dla miłośników liczb Fibonacciego i szukaniu, dla miłośników szukania w ten sposób poziomów obrony, no to tutaj okazuje się, że to FIBO pokrywa się wręcz idealnie z październikowym DNK-iem 2022. Co to może oznaczać? Jak na razie oczywiście nie jest to wiarygodne wskazanie, ale daje do myślenia, że S&P już było tak wysoko, było na takich poziomach, że wyprowadzenie spadkowej fali korekty średnioterminowej czy fali Bessy no, mogłoby mieć właśnie swoje uzasadnienie, tym bardziej, że na rynku długu maleje inwekcja. Ona jeszcze występuje, inwekcja, czyli oprocentowanie 10-letnich papierów jest mniejsze niż 2-letnich papierów. Jest to trochę niezgodne z kanonami ekonomii, ale spotykane podczas rosnącej inflacji i rosnących stóp procentowych, kiedy ten proces dobiega ku końcowi, ta inwekcja zanika. I tutaj widać, że ona w ostatnich dniach praktycznie zbliżyła się do zera.
To jest tą te czerwone tutaj słupeczki na tygodniach, na miesiącach. Na dole jest S&P, na górze są yieldy 10-letnich obligacji amerykańskich. Kiedy ostatni raz inwersja miała postać i zniknęła? 2000 rok, 2007 rok. Kiedy były ostatnie szczyty wielkich fal hossy 2000 i 2007? Czy jest to wskazówka, że 2024 rok, czy też okres, gdzie zanika inwersja, jest to okres sprzyjający pojawieniu się historycznych szczytów na S&P? Nie nam o tym decydować, ale jeżeli chodzi o rynek długu, no to widać, że trend się tam zmienia. Dlatego też cykl prezydencki, kampania w Stanach zmierzają wielkimi krokami, tym samym doszukiwanie się szczytów na S&P nie jest błędem. Czy już szczyt mamy za sobą? Tego oczywiście na chwilę obecną nie widać. S&P kluczową sekwencję rosnących minimów ma zachowaną, średnia 200-letnia jest poniżej. Formacje tygodniowe świecowe, one także tutaj są całkiem zgrabne. Poziomem obrony na ten tydzień jest 5119. Ten poziom ma prawo być przetestowany. Jest to jakieś wskazanie, ma prawo być przetestowany ten poziom obrony. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Czy hossa nad Wisłą bez banków jest możliwa? Patrząc na WIG banki, jak na razie byki bronią się. Indeks branżowy wprawdzie na chwilę zszedł poniżej, ale według obecnych notowań próbuje wrócić. Jest opór całkiem okazały do wybicia, bo jest to zarówno luka Bessy, jak i minima podstawy konsolidacji, to jest czerwca, no i to oczywiście średnia 200 sesyjna. Dlatego też za wcześnie, na chwilę obecną, nawet mówić tutaj o przełomie. Trwa walka. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Poprzedni test średniej 200 sesyjnej, czy chociażby ten z marca poprzedniego roku, wypadł na korzyść byków. Spadki się skończyły, korekta średniotygodniowa także. Chyba że zaczyna się u nas bez. Dlatego też odczyt tego wskaźnika, co tutaj się dalej wydarzy, są kluczowe, jeżeli chodzi dla warszawskiego rynku kapitałowego. WIG20, skoro został wywołany do tablicy, tutaj jak na razie bardzo fajna, ciekawa sytuacja. Przede wszystkim indeks uciekł od średniej 200-sesyjnej już na tyle głęboko, że prosi się o korektę wzrostową, odbicie, zapoczątkowanie nowego impulsu. Tutaj słownictwo nie ma większego znaczenia i to też się zaczyna dziać, tym bardziej, że wyprzedanie miało miejsce. RSI zszedł bardzo nisko, poniżej poziomu 26 punktów. Rzadko się to spotyka w ostatnich kwartałach, a kiedy się spotyka, jest to zaproszenie dla byków do powrotu na parkiet. No i najważniejsze, podstawa klina została przetestowana. Z jednej strony podstawa ta przebiega na wysokości 2161. Jest to wskazanie według cen minimalnych, ale skoro brana pod uwagę jest także wartość tygodniowych świeczek, tych szczególnie zamknięcia, tygodniowe minimum zamknięcia w ramach tego klina wypadło na wysokości 2200 punktów, no to wydarzenia z poprzedniego tygodnia wskazują, że podstawa klina została już przetestowana. Na chwilę indeks zszedł w ciągu sesji poniżej 2200. Okazało się, że to był klasyczny fake, pułapka Bessy, zmiana trendu i teraz byki przyjmują kontrolę. Dzisiaj próbują, czy też wchodzą w lukę. Ta luka kończy się przy 23, na wysokości 2327. Kolejny opór to okolice 2376. Tam jest średnia 200-sesyjna, a także kolejny opór to okolice 2430, który opór okaże się właściwy. Oczywiście tego na chwilę obecną nie widać. Ważne jest to, że klin przestaje obowiązywać na tym wykresie. Poszedł, odchodzi do lamusa, odchodzi ad acta. Spełni swoją funkcję. Dziękujemy klinom. Teraz pytanie, co dalej? Na tygodniach na WIG20 widać gwiazdę, tak zwaną, jest to świeczka Doji, zatrzymania, neutralizacji, a skoro jest na wsparciu, no to jest to pretekst do powrotu byków na parkiet. Na indeksie WIG nieco inna sytuacja, no bo tutaj kluczowe są takie wskazania, jak chociażby to, no tu linia trendu jest wzrostowego przełamana, ale tu jest obroniona. To skoro jest obroniona, to jest lepiej. Niekoniecznie dobrze, ale jest lepiej.
Sekwencja podażowych czarnych świeczek pozostaje utrzymana, nie udało się w tamtym tygodniu zaatakować, czyli nie ma zamknięcia sekwencji podażowych czarnych świeczek, ale jest spekulacja, że dojście indeksu WIG do linii Hossy oraz przetestowanie właśnie tutaj tej strefy wsparcia ze skutkiem jak na razie pozytywnym okaże się wystarczająco mocnym argumentem do tego, żeby wypchnąć niedźwiedzie na wyższe poziomy. Jak wysokie? O tym się dowiemy wkrótce. Jeżeli chodzi o sytuację lokalną, to tutaj jest test średniej 200 sesyjnej, od południa jest test. No to widać, że w niekomfortowej sytuacji są akcyjne byki. Muszą powalczyć, żeby to zanegować, bo jeżeli nie, no to retest ostatniego denka jest na horyzoncie. Pytanie jest to w drugiej linii warszawskiego parkietu. Tutaj także średnia została przerwana z hukiem. Luka bez potężne uderzenie podaży i to ma prawo niepokoić w długim terminie. Jednakże, biorąc pod uwagę to, że MWIG 40 przetestował przecież długoterminową strefę wsparcia wynikającą z klasycznych ekstremów, czyli szczytów, w tym przypadku jest to listopad 2021, czy chociażby grudzień 2023, jest wyhamowana podaż na tej wysokości, to z punktu widzenia praw fizyki, dokładnie z punktu widzenia prawa dynamiki, zatrzymanie spadków ma prawo służyć do zmiany trendu. No i pytanie, czy to zostanie rozegrane. Bo czy to zostanie rozegrane, tego oczywiście na wykresie nie widać. Nie ma formacji wskazujących na ewentualny zasięg zwyżki. To wszystko jest przed nami. Jest walka o powrót nad średnią 200-sesyjną. Genialnie byłoby zamknąć sesję poniżej, przepraszam, powyżej 6080. 6080 to jest taki wyznacznik. Tu też jest 6080. Tak. 6080 łatwo można zapamiętać, jeżeli zamknie się tydzień powyżej, będzie bykom dużo łatwiej. No i pytanie jeszcze, co jest WIG 80 na to? Tutaj 200 wybita od południa, bardzo dobrze jest siła. Na wykresie tygodniowym widać obronę długoterminowej strefy wsparcia wynikającej ze średnich ekspotencjalnych, tak zwana sekwencja EMA. Sekwencja EMA, czyli ekspotencjalne średnie kroczące. One układają się w ten sposób, że raz są wolniejsze nad szybszymi, raz na odwrót, wtedy są generowane sygnały kupna-sprzedaży, układy Hossy, Bessy. Na chwilę obecną ostatnie spadki wyhamowały w tej strefie wsparcia wyznaczonej przez ekspotencjalne. To dobrze, na pewno lepiej niż było, dlatego też jest to pretekst dla byków do pokazania swojej siły, co nie oznacza, że nie można wykluczyć retestu ostatniego wsparcia. 20553, kluczowy poziom obrony na ten tydzień i do tej wysokości, no tutaj trzymamy kciuki za drużynę, za sekcję byczą. Pytanie, jak wyglądają spółeczki na spółki? Z WIG20 na wykresach, wykresy świecowe, uwzględniające dywidendy, dane pochodzą z portalu Stock.pl, tutaj należałoby jeszcze dorzucić wolumen, one są niezbędne, jeżeli chodzi o cenę, czy mamy z dystrybucją, z akumulacją, czy może coś więcej. Widać, dlatego też wolumeny powinny mieć miejsce na wykresach, powinny być obecne i możemy zaczynać. Zaczynamy od spółki, z tego co się oczywiście nic chyba nie pozmieniało w składzie indeksu WIG20, od spółki Alior. Tu jeszcze przydałaby się średnia 200-sesyjna. Proszę bardzo, jest 200-sesyjna i jak ładnie widać, że testowane jest to ruchome wsparcie, ale nie ma powrotu nad opór, czyli nie ma kluczowego przełomu. Jest lepiej, ale do poprawy sytuacji brakuje zamknięcia. To by się przydało zamknąć tydzień powyżej 91,20. Jest to poziom oporu na ten tydzień. Zamknięcie tygodnia powyżej otwiera drogę w kierunku historycznych szczytów, a jak na razie jest walka o wbicie się z powrotem i trzeba mieć świadomość, że teoretycznie retest ostatniego, czyli ponowny test ostatniego minimum jest oczywiście także brany pod uwagę. Allegro, retest był już wykonany wielokrotnie, test wsparcia zrobiony, byki atakują, spadki na malejących obrotach, a od dwóch tygodni obroty są całkiem solidne. Dzisiaj widać tak zwany overbalance, czyli naruszenie poprzedniego szczytu po wcześniejszym wbiciu się z nowego denka, czyli to był fake, pułapka Bessy, nowe szczyty, lokalne szczyty miesięczne, tak zwany overbalance, o tym już mówiłem. Tu oczywiście można doszukać się czegoś takiego jak naruszenie linii trendu spadkowego, czy też górnego ograniczenia tej konsolidacji, bo to może być z jednej strony kanał spadkowy, z drugiej strony może to być cały czas forma trójkąta. Nie ma tu większego znaczenia, plusem jest to, że pomimo, przecież termin lock-upu już minął dla akcji Allegro, a głównie akcjonariusze tym razem zaskakują rynek i nie sprzedają. Na chwilę obecną mówię o godzinie 12 w poniedziałek,
Teoretyczny ruch wzrostowy według takiej geometrii to okolice 41 zł. Jak na razie konkluzja dla Allegro pozostaje optymistyczna. Budimex, tutaj no, negatywne sygnały. Czy Budimex wszedł w swój układ korekcyjny, średnio-długoterminowy nawet korekcyjny? Jest to wszystko możliwe, jeżeli pod uwagę weźmiemy fakt, że w tamtym tygodniu byki nie miały sił, nie miały ochoty, czy też innych argumentów, żeby powrócić na 641, to tak naprawdę co mogłoby skłonić akcyjne byki do tego, żeby łapać akcje po bieżących cenach? Przecież wsparcie jest przełamane. Wsparcie jest przełamane, Budimex negatywnie tutaj. Czy zaskakuje? No, zejście pod 7200 sesyjną, a od kilku dni, przecież to nie od piątku, nie od czwartku, tylko od ponad tygodnia ceny są poniżej średniej 200 sesyjnej ruchomego wsparcia, no to tutaj trzeba mieć świadomość tego, że to, co widać, prawdopodobnie jest to głowa z ramionami i aktywacja tej formacji jest już za nami, ona jest już wykonana, aktywacja wykonana, już tutaj takie na oko mniej więcej pomiary, przecież rynek to nie apteka, nie wszystko musi się zgadzać, szanowni państwo, trzeba mieć tego świadomość. Czysty zasięg spadku został wykonany i jest to oczywiście bardzo możliwe, tym bardziej, że niedawno miało miejsce wyprzedanie. Co musiałoby się wydarzyć na tym wykresie, aby Budimex porzucił, zatarł obawy związane z tym, że ta średnioterminowa korekta może przychodzić coś większego, sekwencja podażowych czarnych świeczek. No i niestety wysoki opór związany z prawym ramieniem jest to 709,50, 710 zł. Do tej wysokości jak na razie przewagę mają niedźwiedzie. CD Projekt, no rewelacja, rynek spada, CD Projekt się trzyma, pokazanie siły, tutaj game changer już nastąpił, no i wybicie średniej 200-tygodniowej, bardzo fajny sygnał, zaproszenie do ruchu w kierunku 210-206 zł. Poziom obrony dla spółki CD Projekt to na chwilę obecną jest 145, do tej wysokości byki mają przewagę. Konkluzja pozytywna. Podobnie jak i z cyfrowym Polsatem. Cyfrowy Polsat prawe ramię odwrócony z ramionami już wyrysował. Obroty także są na korzyść byków. Formacje świecowe także. No i tutaj poziom obrony pozostaje 11,09 zł. Konkluzja optymistyczna, a na stole leży tego typu koncepcja, ruch w okolicy 20 zł według odwróconej głowy z ramionami, czy też chociażby według klasycznych poziomów oporu, stref oporu, które związane są, wynikają z kilku niezależnych wskazań, jak zniesienie FIBO, jak szczyty styczeń 2023, jak średnia 200-tygodniowa. Tutaj konkluzja pozostaje optymistyczna. W przeciwieństwie do DINO, kolejny tydzień pod średnią 200-tygodniową, to jeszcze niby się nic nie stało, ale jest luka Wessy. Luka Wessy zrobiona na bardzo dużych obrotach, są to obroty mające znamiona dystrybucji. Wyjście dołem, przerwanie jednego wsparcia, drugiego wsparcia, ale to jest DINO. DINO już z wielu podobnych tarapatów się podnosił, dlatego też nie ma co stawiać tutaj krzyżyka na bykach, gdyż jest to idealne miejsce do zbudowania pułapki Wessy. Tylko kiedy będzie można wiadomo, że jest to pułapka Wessy i sygnał dla wykonania mocniejszej zwyżki, czy też porzucenia obaw związanych z testem pod różą w okolicy 250 zł. No tutaj takim racjonalnym poziomem oporu wydaje się 368 zł. Tygodniowe zamknięcie tego dęka 368. Już wpisujemy. To jest zniknęło jeszcze raz. 368. Niech będzie dla potomnych i jest to wskazanie na kolejne dni, tygodnie, bez zamknięcia tygodnia powyżej, no jak na razie przewagę mają niedźwiedzie, a 250 jest na celowniku. JSW, czy pojedyncza świeca na takim wsparciu, na podwójnym dnie wystarczy do zatrzymania Wessy? Czemu nie? JSW potrafi zaskakiwać, jeżeli chodzi o czynniki sprzyjające od strony technicznej, takowych innych nie ma niż podwójne dno, bo tutaj jest tylko szpulka, to obroty też takie sobie. Była wcześniej koncepcja grania, rozegrania klina, chociaż ten klin, kliny mają to do siebie, że lubią trochę przekłamywać. Z klinów często dochodzi do wybicia się nawet w stronę kontynuacji trendu z pułapką i zmianą trendu. Coś takiego może właśnie być rozgrywane. Czy sytuacja techniczna na JSW jest na tyle wiarygodna, żeby porzucić dotychczasowe obawy związane z ruchem
z podróżą, bo już mówię, gdzie są zasięgi, proszę bardzo, są to okolice 12-13 zł. Nie ma. Nie ma twardych argumentów, żeby porzucić tego typu koncepcję, która obowiązuje przecież od ładnych paru miesięcy. Lokalnie jest szansa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Podwójne dno, wyjście z klina, będące formą pułapki bez szansą na podbicie. Zobaczymy. Gdzie są poziomy, których przełamanie mogłoby wesprzeć akcyjne byki w umocnieniu ich pozycji na rynku? W tamtym tygodniu opór był klarowny, 27,94. Teraz go nie widać. Kolejne takie w miarę namacalne, logiczne poziomy oporu, no to są związane z poprzednimi szczytami, to jest 37,50 i to jak opór. Zobaczymy, czy bykom uda się tam zawędrować. Kęty, grupa kęty, bardzo fajny ruch i teraz tak, wyjście dołem z kanału wzrostowego jako zaproszenie do zniżki w kierunku 650 zł, teoretycznie tak, ale zanim tego typu scenariusz będzie się materializował, najpierw trzeba rozwiązać sprawę testowania wsparcia, bo wsparcie średnioterminowe właśnie jest atakowane. W tamtym tygodniu, tutaj początek tygodnia nawet niezły, jest także średnia ekspotencjalna, ona pełni rolę wsparcia. Za wcześnie jest, aby kęty mogły sobie otworzyć drogę mocno na południe. Jest nieprzyjemnie wyjście pod kanał wzrostowy, ale dotarcie do podręcznikowego wsparcia zgodnie z Price Action są to poprzednie szczyty grudniowe 2023 i to ma prawo mobilizować do odbicia podobnie jak średnia 200 sesyjna. Co z KGHM-em? Tutaj także wsparcie jest testowane. Ile tych wykresów tutaj już widzieliśmy, Szanowni Państwo, i wszędzie te średnioterminowe wsparcie są testowane. To się przykłada przecież na WIG20. WIG20, który dotarł do podstawy klina, spina się, to jak na razie. Zobaczymy tylko, czy zostanie wykorzystany przez inwestorów, przez byki, bo i rynek i tak zrobi swoje. Jeżeli chodzi o KGHM, to strefa wsparcia, ona się rozciąga, to nie jest jeden poziom, to są tygodniowe ceny zamknięcia, to jest cały czas testowane. Na ekspotencjalnych tu nie widać nic ciekawego, bo przecież papier ma ze sobą dłuższy okres konsolidacji, jest konsolidacja, tego typu wskazania ze średnich nie są brane pod uwagę, ale jeżeli pod uwagę weźmiemy 200, kanał spadkowy i te inne wskazania, no tak naprawdę tutaj miejsca do spadków za bardzo nie ma i z pomocą ma prawo przyjść dzienne RSI, bo jest to wskazanie tak zwaną pozytywną dywergencją, czyli ostatnie minima zrobione przez KGHM, przez cenę akcji spółki KGHM, przecież spółka nie robi nic na giełdzie, są przecież akcje notowane i ceny ostatnio, które zeszły w okolicę 120 zł, nie zyskały potwierdzenia ze strony wskaźnika impetu. Czy to dobrze? Na pewno lepiej. Pozytywna dywergencja, biały młotek, ceny miedzi na rynkach światowych także zaczynają się stabilizować, dlatego też KGHM tutaj ma prawo mieć najgorsze za sobą. Kruk. Po oderwaniu dywidendy sytuacja techniczna pozostaje taka, że kluczowe wsparcia są utrzymane, ceny doszły do dolnego ograniczenia tego prostokąta, a skoro jest przy dolnym ograniczeniu prostokąta cena, no to zgodnie z polityką wcześniejszych wahnień czy odbijania się od bandy do bandy, w tym momencie jako magnes ma prawo posłużyć tegoroczny szczyt, okolice 480 zł. Zobaczymy, czy byki to wykorzystają. Gdzie jest poziom obrony? Jeżeli chodzi o poziom obrony, to 395, 300, 400 zł. Można uznać za taką strefę, za taki bufor poniżej, zejście poniżej tej strefy, no mogłoby zostać odczytane jako zaproszenie do zejścia zgodnie ze wskazaniem z geometrią wynikającą z prostokąta do ruchu w kierunku 340 zł. Jak na razie tego nie widać, jest test, a test zachęca do bycia optymistą. LPP, no niestety tutaj nic pozytywnego, może nie nic pozytywnego, nie można powiedzieć, ale brakuje takich klarownych, klasycznych, podręcznikowych sygnałów zachęcających do bycia optymistą. Od dłuższego czasu ten outlook, tak zwany techniczny, te wskazania z analizy technicznej, czy to, co jest omawiane na spotkaniach, nie są przecież pozytywne. To nie muszą powtarzać i wciąż nie widać przełomu. Ilość rekomendacji na kupuj, wyceny docelowe, kilkadziesiąt procent powyżej bieżących notowań, a papier cały czas spada. I jak na razie dna nie widać. Gdzie mógłby nastąpić przełom? W tamtym tygodniu opór 15,750 nie został zaatakowany. Tutaj niby jakieś tam poziomy zgodnie z price action są testowane, ale to wciąż za mało, aby zmienić nastawienie do LPP. Konkluzja negatywna. Orange, wychodzenie, czy też wyjście górą z trójkąta,
pod znakiem zapytania, ale to właśnie jest robione. Jest to jeden z ciekawszych tematów technicznych, Orange, Allegro, cyfrowy. To, co się tu dzieje na wykresach, to napawa optymizmem. Jeżeli jest to wyjście wiarygodne, no to wyzwaniem dla byków są tegoroczne maksima i konkluzja pozostaje optymistyczna dla Orange. Banki. Czy bankom uda się wykorzystać sytuację? No bo tak naprawdę jak nie teraz, to kiedy? Młotek, Doji na wykresie tygodniowym PKS-a z luką Bessy, a wszystko to w strefie średniej 200 sesyjnej, ale przełomu nie ma. Można domniemywać, oczekiwać, że jest dentko, ale nie ma przełomu. Nie ma przełomu, to brakuje argumentów in plus. Trzymam kciuki, że się uda, ale na razie bez pozytywnych sygnałów. Pepco, dolne granice trójkąta testowane. Wielu inwestorów mógł ten papier już zmęczyć, ale jeżeli chodzi o sytuację techniczną, no to szanowni państwo, jest to wszystko zgodne ze standardami figur geometrycznych, od bandy do bandy, jeżeli chodzi o sytuację na wolumenach, tutaj dystrybucji jak na razie nie widać. Kolejny młotek, pozytywna dywergencja. Zobaczymy, co z tego się wyklaruje, ale na tygodniach ten trójkąt widać, że gra pierwsze skrzypce. Trend spadkowy naruszony, wyłamany, cofnięcie. Forma testu długoterminowego. No i tutaj dosyć spora szansa, czy też nadzieja jak na razie na to, że ten trójkąt będzie widziany przez rynek i zostanie rozegrany. Górne ograniczenie trójkąta 24-25 zł brzmi optymistycznie jako potencjalny magnes. PGE neutralnie ceny na tygodniach, czy też tygodniowe ceny zamknięcia pozostały wewnątrz prostokąta. Nic się nie stało, czyli jest neutralnie. PKN Orlen, dzisiejsze podbicie od ponad 3%. No pięknie, wpływa to na WIG20, przecież PKN Orlen ma jeden z największych udziałów w tym benchmarku Blue Chips, ale jest to dzisiaj robione podejście czysto korekcyjne. Clean naruszony, dolne ograniczenie przełamane, wyjście dołem, dzisiaj podbicie. Nie brzmi to optymistycznie, ale trudno wyciągnąć pozytywne wnioski z tego wykresu. Inaczej będzie, jeżeli za tydzień w poniedziałek, czy też w piątek na zamknięcie tygodnia, cena ostatniej transakcji w tym tygodniu wypadnie powyżej 64,75. Będzie lepiej, będzie dużo lepiej, a na razie bez pozytywnego przełomu. To, co zrobił Orlen, ceny akcji tej spółki, no to tutaj nie napawają optymizmem. Nie tędy droga do hossy. PKO BP. Tygodniowy młotek jest, potrzebuje potwierdzenia. Na wykresie dziennym widać, że średnia 200 sesyjna zadziałała pozytywnie, ale to nie jest kluczowy temat, bo kluczowym jest przecież strefa oporu, czy też może lepiej będzie widać w ten sposób, kiedy PKO BP w ostatnich dniach miało oderwaną dywidendę. Dodatkowo dołożyło się to do słabości WIG20, ale biorąc pod uwagę wykres nie uwzględniający dywidend, myślę, że to takowy jest, to, chociaż muszę to potwierdzić, czy jest to już wykres po uwzględnieniu dywidend. Według mnie tak, ale jeżeli tak by nie było, to załóżmy na setce będzie ten temat dograny na YouTubie. Wyjście dołem z tego prostokąta na chwilę obecną generuje obawy związane z ruchem w kierunku 47, 50, 48 zł. Z drugiej strony większość tego zasięgu została zrobiona. Papier się broni, ceny nie chcą schodzić, są formacje zachęcające do powrotu. Gdzie będzie przełom popytowy? No w tamtym tygodniu opór nie został wybity. Jeżeli chodzi o takie opory, to wydaje się, że takowym ma prawo okazać się 54,15. Czemu ten poziom? Jest to nic innego jak tygodniowe zamknięcie najniższej czarnej świecy w ramach tej konsolidacji. Powrót z tygodniową ceną zamknięcia to zaproszenie do przetestowania tegorocznych szczytów, a ostatnie wydarzenia mogłyby zostać uznane jako fake. Czy fejkiem, czyli pułapką Bessy jest ta sytuacja na wykresie PZU, czyli wyjście dołem pod linię szyi formacji głowy z ramionami, przerwanie średniej 200 tygodni sesyjnej, która przestała się wznosić. Zasięgi spadku według głowy z ramionami to okolice 40 zł. No to co musiałoby się wydarzyć z indeksem WIG20, żeby PZU zrealizowało tego typu scenariusz? To daje do myślenia. Albo WIG20 nie zaliczył finalnego dna na
podstawie klina 2161-2200 albo PZU tym oto wskazaniem, nie można powiedzieć, że oszukuje, co wskazania są przekłamują i tak naprawdę nie chodzi o głowy z ramionami, szanowni państwo, tylko cały czas PZU pozostaje, ceny akcji PZU pozostają w ramach jednej wielkiej konsolidacji. Przecież to są te same poziomy, co w październiku zeszłego roku, co na początku tego roku. Niekończący się horyzont, oczywiście z większymi, mniejszymi ruchami, bujnięcie w jedną, bujnięcie w drugą, ale cały czas jest to ten sam układ. Jeżeli chodzi o formacje świecowe tygodniowe, to niestety, ale tu nie ma negacji tego podażowego sygnału. Tu wszedł negatywny sygnał dla PZU i końca jego nie widać. To może być sygnał ostrzegawczy, taki jaki pojawił się chociażby tutaj w lipcu 2019 roku. Podobny sygnał na tygodniach, przez wiele, wiele miesięcy był spokój, ale wyżej nie było. Dlatego też pojawia się pytanie, czy PZU ma siłę być wyżej niż szczyt tej hossy. Jak na razie nie widać, żeby tak się miało stać. I na końcu Santander, opór na tamten tydzień. 539, niewybity, niepokonany, sekwencja podażowych czarnych świeczek obowiązuje i tutaj bardzo nieprzyjemny układ, który towarzyszy zmianie trendu, czyli po wyższych szczytach mamy niższe minima. Teraz, żeby to się tylko potwierdziło, powinno być jeszcze coś takiego, że przy próbie zaatakowania, wybicia poprzednich szczytów nie udaje się bykom pokonać oporu sufitu tegorocznych rekordów 568,80. I to jest wyzwanie dla byków, bo jak na razie niższe minima, pułapka, hossy, tygodniowe formacje świecowe, one sprawiają, że temat dalszej hossy na bankach, w przypadku tego wykresu na Santanderze, stoi pod znakiem zapytania. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie, zapraszam za dwa tygodnie, za tydzień mnie nie będzie. Kłaniam się serdecznie, Piotr Gnejryk, Biuro Maklerskie mBanku. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zapraszam na filmy pod tytułem 100 sekund na YouTube, czy też na opracowania Wykres Dnia i mnóstwo innych dostępnych dla klientów programu Krakowskiego mBanku. Kłaniam się.